Hej, witajcie z tej strony Durwart. Witam Was w drugim odcinku cyklu Nagrałem się, czyli serii z Waszymi powtórkami. Tym razem los zesłał nas na koło podbiegunowe i będziemy mogli prześledzić starcie, które przesłał do mnie kolega Maniutek 5123, a grać będzie piątopoziomowym czołgiem ciężkim nacji francuskiej, czyli BDR G1B. Bitwa rozgrywana jest w plutonie z kolegą Cinol28, który zasiadać będzie za sterami niemieckiego pojazdu poziomu 5 Stug 4. Kolega wykonał zatem wszystkie misje osobiste potrzebne do zdobycia tego pojazdu. XVM daje nam 62% szans na zwycięstwo w tym starciu. Zobaczymy, jak ono będzie przebiegać. Koledzy decydują się wspólnie bronić mordowni, licząc, że pojawi się tam sporo pojazdów wroga, tak aby nabijać sobie damage. Kolega w stugu zostaje nieco z tyłu, taka jest zresztą według mnie rola niszczycieli. Nie wszystkie nadają się do walki na pierwszej linii. Zobaczmy. Tutaj już jeden z naszych sojuszników w T-34 nieco obrywa. Przełączmy się na kamerę, jakiej używał w trakcie starcia nasz bohater. Martwi zapewne wroga artyleria w przeciwnym teamie Grill. To jest zawsze groźny pojazd. Pierwszy strzał w Hetzera i pierwsze zniszczenie na koncie naszego bohatera. Tym razem Covenanter próbował nas tutaj objechać. Dobry strzał w wykonaniu Maniutka. Strzał wraz z Detrakiem i Covenanter niewiele jest w stanie dalej zrobić. W drugim strzale dokańczamy go. I drugi zniszczony pojazd. Tym razem T1 Heavy. Zawodnik mniej doświadczony strzela z amunicji burzącej. Wyczugadugadu APZ-1C próbował prześliznąć się tuż przed naszą lufą. Niestety nie udaje mu się to. Trzeci zniszczony czołg i nadal strzelamy się z T1, która w dalszym ciągu używa amunicji burzącej. Kolejny strzał i już zasługujemy na odznaczenie duży kaliber, czyli ta seria jak na razie medalem duży kaliber się nam zaczyna. Teraz walka z czechosłowackim czołgiem średnim, którego wykańcza nasz plutonowy, zasiadający, przypomnę wam, za sterami Stuga. Teraz próba objechania przeciwników, którzy i tak dość dzielnie odpierani są przez tutaj KW-1S oraz Hetzera. Załączone autocelowanie i japoński czołg ciężki typ 50, 95, przepraszam, zostaje zniszczony, a tym samym kolega zdobywa piątego fraga. I jak widzę, koledzy w plutonie będą przymierzać się do walki ze Stugiem, którego wykańcza M3 Lee. Przed nami Sherman III, przypomnę wam, jest to pojazd brytyjski. Niestety wykańcza on naszego plutonowego, ale kolega Maniutek niejako mści się na wrogim Shermanie, niszcząc go. A mówiąc szczerze, bardzo chciałbym, aby w grze wprowadzony został medal, który kiedyś tak roboczo nazwałem medal zemsty. Grając właśnie w plutonie, jeśli nasz plutonowy ginie z rąk jakiegoś wrogiego pojazdu, to my powinniśmy otrzymywać odznaczenie właśnie za ubicie tego czołgu. Czy takie coś zostanie kiedykolwiek wprowadzone, nie mam pojęcia. Bardzo bym tego chciał. My tutaj mamy kolejny strzał, tym razem czechosłowacki pojazd i siódmy zniszczony czołg. Kolejna czechosłowacka maszyna na naszym celowniku. Tu niestety nie udaje się trafić i musimy gonić.
Za przeciwnikiem zostały nam dwa wrogie pojazdy tym razem. Typ T-34, strzał niestety w jakieś bale. Nie trafił on przeciwnika i czekamy na spota. Czołg pojawia nam się. Chwila przycelowania niestety dość kiepska. Wrogi pojazd, będąc dość szybki, ucieka nam. Teraz również nie udaje się go zniszczyć. Zobaczmy, czy uda się zniszczyć ósmego przeciwnika. Ding! Od bocznej płyty dość nieszczęśliwy strzał. Tu na szczęście wrogi czołg chiński nie jest nam w stanie zagrozić. Po raz kolejny korzystamy z dobrodziejstw autocelowania i niszczymy ósmy wrogi pojazd. Mówiąc szczerze, dość bacznie przyglądałem się temu fragmentowi tego starcia. Przed nagraniem dla Was tego materiału nie zauważyłem, aby tutaj kolega korzystał z jakichś niedozwolonych modyfikacji, dlatego powtórkę zdecydowałem się zamieścić na moim kanale. Mam nadzieję, że kolega potwierdzi mi te przypuszczenia. Czekam oczywiście na Twój głos w komentarzu. I powoli czekać będziemy na zakończenie tego starcia. Hetzer niszczy wrogi pojazd czechosłowacki. I przejdźmy do podsumowania bitwy. Jeśli chodzi zatem o pierwszy screen, mamy tutaj oczywiście odznakę as pancerny. Koledze udało zdobyć się również medal Radleya Waltersa za zniszczenie 8 bądź 9 wrogich pojazdów. Oczywiście duży kaliber oraz specjalista. Kolega osiągnął zdecydowanie najlepszy wynik na tle wszystkich sojuszników, zdobywając 2022 punktów uszkodzeń, wspomniane już 8 fragów i 1363 bazowego expa. Nie grając na koncie premium, mamy zarobek niespełna 25 tysięcy po odliczeniu kosztów amunicji oraz naprawy pojazdu. Kolega w tej bitwie oddał 16 strzałów, z czego 12 było celnych, a 11 przebiło wrogie pancerze. Przebyty dystans niezbyt duży, tylko nieco ponad 1,5 kilometra, ale bitwa, biorąc pod uwagę jej przebieg oraz ilość zniszczonych czołgów, jak najbardziej warta uwagi. A jeśli chcielibyście zaprezentować swoją bitwę na moim kanale, spójrzcie raz jeszcze na wymagania, jakie musi ona spełniać i zapraszam do przesyłania do mnie zgłoszeń, a w tym materiale to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!